Hej, cześć, siemanko, z tej strony Muzyka TV, witam was serdecznie na kolejnej reakcji na kanale. Teraz Fałki wątpię, że chce się zamienić pro od Wiki, czyli sam sobie beat prawdopodobnie robił, nie? XD, XD. Sprawdzimy sobie, jak to brzmi, jak to wygląda. Tytuł zwiastuje, że chodzi o karty piłkarskie w podstawówce. Wątpię, że chce się zamienić, czyli klasyczny tekst, kiedy chciałeś się wymienić gorszymi kartami w perspektywie publicznej na lepsze. Ja jestem pełen energii, bo dopiero wstałem, widzę, 17.05 i wstałem dopiero. Dużo osób mi pisało, nagraj reakcję, nagraj, nagraj. A właśnie dla mnie najlepszym paliwem napędowym jest to, jak mi piszecie tak: ej, godzinę temu wyszedł numer, a nie ma reakcji, co to odpierdalasz, zjebie. Ja wtedy wchodzę na kompa i nagrywam, więc keep it up, widzowie, bo to bardzo ważne dla mnie. Dostałem kilkadziesiąt takich wiadomości, więc szacunek TV, no i co? Kolejny odrzut, kanał Młody Rafi. Sprawdzimy sobie, jak to wygląda. Ostatnio zadeklarowałem się, że będę do końca życia sprawdzał te odrzuty Łukasza u Rafiego i zdania nie zmieniam. Lecimy z tym. Wątpię, że się chcesz zamienić. Czemu on wątpi? Patrz, ma tak, pieniądze, kobiety, koskiny w CS-ie ma jakieś tam, nie? Wszystko ma. To czemu wątpi, że chcesz się zamienić? Może chodzi, będzie to kawałek o motywie tak naprawdę presji, motywie zobowiązań, motywie spełnienia swoich rzeczy, tak? Możliwe, że to jest tak głęboki tekst, tak głęboki kawałek, że tyle tych wątków właśnie zostanie poruszonych. Nie wiem, zostawcie suba, lajka i komentarz, lecimy z tym. Let's go! Kurczę, cały czas... Sam sobie biz zrobił XD, nie? To wykańcza mi głowę ciśnienie, żeby nie wtopić, zawsze... Nie, ranny bieg, bo się skupiłem. Saksofon, jazzówka, type beat, okej? Okay? To wykańcza mi głowę ciśnienie, żeby nie wtopić. Zawsze chodziło o więcej niż parę wiózłów i złotych. Kiedyś się w chuj przejechałem, to było z własnej głupoty, z własnej inicjatywy chciałem udzielić pomocy, ale... Okej, okay, tu już kilka jest wątków takich ciekawych, co nie? Kwestia dedykacji, grindu... Zauważyłem, że ostatnio dużo osób przestaje lubić słowo grind, że jest trochę overused. Troszkę się z tym zgadzam, troszkę nie. Kwestia podejścia i kwestia mindsetu w momencie, kiedy zaczynasz coś robić, że nie patrzysz na to przez żaden pryzmat komercji, pieniędzy, sprzedaży i tego, czy będziesz w stanie z tego wyjść, tylko patrzysz na to stricte jako zajawa, to zawsze to się obroni i wygrasz czymś, co będziesz robić stricte pod pieniądze i twój zamysł tworząc coś będzie po prostu perspektywa i oczekiwania wobec jakichś tam rzeczy są bardzo, bardzo ważne, a kwestia przejechania się przy próbie pomocy innym, been there, done that, jakby to Pitbull powiedział. Robiłem to milion, tysiąc razy, próbowałem pomóc i traciłem na tym wiele. Dlatego teraz nie pomagam nikomu. Chyba, że mojej mamusi kochanej, czy komuś z bliskiego otoczenia, z rodziny. Ale nie poświęcam się osobom. Czekajcie, bo mi się glokuje, bo nawet nie wziął bucha. No, nie ma co się poświęcać, widzowie. W sensie, może będziecie kurą, która znosi złote jaja i będziecie się poświęcać i będziecie jeszcze na tym wychodzić w ogóle nie na minus, nie? Że będziecie szczęśliwi wtedy i w ogóle. Ale overall też się przyjechałem na pomocy wielu osobom i spędzaniu swojego czasu, więc teraz to w sumie mam w chuju każdego jednego poza mną i moimi bliskimi, nie? Much love. Przejechałem, to było z własnej głowy. Wami. Płoty, z własnej inicjatywy chciałem udzielić pomocy. Ale powietrze w mieście tego nie ceni. Nie doceniają serca, kiedy chcesz się nim podzielić. Nie doceniam mocy, jaką dały mi numery. Nie wiesz, jak się czułem, bo wiesz, że się chcesz zamienić. Przyjebali karę, czekamy aż ją... A, tak, w takim sensie, nie wiesz, jak się czuję, nie wątpię, że chcesz się zamienić. Czyli Łukasz mówi tutaj o swoim... jakby tym, co mam w środku, swojej wewnętrznej, jakby wiesz co, warstwie, że ludzie widzą to, co fajne i mówią, wychodzą z inicjatywą, tak jak ja w intrze, że o, chciałbym być taki, o, ma pieniądze, sławę i kobiety, wiesz co chodzi? Like, deep inside, no what I'm saying, like, this is sad boys, 2000, on jest 2000, no to w sumie 2000, ale 2001 brzmi lepiej. Emocja i środek człowieka nigdy w 100% nie odda czynów, wiesz o co chodzi? Jedynie takie ekstremalne rzeczy, a rzeczy, które trzymasz kurwa w środku i masz, wiecie, bo macie osoby, z którymi rozmawiacie na co dzień, ale tą osobą, z którą rozmawiacie najczęściej jest wasz głos kurwa w głowie i konsultujecie sami ze sobą wiele rzeczy i tą osobę właśnie trzeba najbardziej pielęgnować i nigdy nie wejdziemy do środka głowy, dlatego nie oceniajcie książki po okładce, jeśli ktoś się przed wami otwiera w jakiś sposób, docencie to i tyle, like...
be real, stikujcie i starajcie się po prostu wyciągnąć z tego życia jak najwięcej, co nie? Wiesz o co chodzi? Nie wiesz jak się czułem, bo wiesz, że się chcesz zamienić. Przyjebali karę, czekamy aż ją odbędziesz. Choć często nie gadaliśmy, kurgamie, że tam jesteś. Kurgamie, że przeżyłem 2 lata na tabletce. Paradoksalnie nie... Kurgamie, że przeżyłem 2 lata na tabletce? Bro, what the fuck? O co to chodzi? Aha, że może nie chciałeś żyć? Przez 2 lata? I cały czas brał jakieś tabletki, żeby, you know, like... Gone forever and shit, you know what I'm saying? Czekaj, kminie jakąś inną wersję. Jeszcze raz. Kurgamie, że tam jesteś. Kurgamie, że przeżyłem 2 lata na tabletce. A może jest zły, że po prostu 2 lata tak długo żył i cały czas te tabletki brał. Są 2 strony medalu. Albo go wkurwia to, że nie udało się odejść, ale to jest bardzo sad story, więc wątpię, żeby tak nawinął w takim stajcie życia, jakim jest teraz. A druga, że 2 lata brał i nie umiał przestać. Wydaje mi się, że ta druga wersja jest bardziej taka prawilna, nie? Legito. To nie gadaliśmy, kurgamie, że tam jesteś. Kurgamie, że przeżyłem 2 lata na tabletce. Paradoksalnie nie mogłem się budzić bez nasennej, bez naziemnej. Ludzie tu nie wiedzą co myśleć. Ważniej się od faktów jest to na winie minister. Na winie mi Bayer, potem zapytał. Polityka TV, nie? Jestem ciekawy co tutaj przedstawi. Paradoksalnie nie mogłem się budzić bez nasennej, bez naziemnej. Ludzie tu nie wiedzą co myśleć. Ważniej się od faktów jest to na winie minister. A to jest realne akurat, w sensie skądkolwiek czerpiecie wiedzę, bo ja jestem wierzący i chodzę do kościoła i wiecie co chodzi. Gdybym żył stereotypem osób, które chodzą do kościoła i często się o nich mówi w sposób taki, że zrobią wszystko co ksiądz każe i w ogóle ja chodzę do kościoła, ale to wszystko zależy od was tak naprawdę, czy nieważne, czy siedzicie w Sejmie, czy gadacie kurwa z ministrem, czy słuchacie TVN24, TV Trwam, czy chodzicie do kościoła, czy chodzicie na spotkanie zabłąkanych dusz, czy chodzicie na spotkania anonimowych alkoholików. Zawsze najważniejsze w życiu jest wasze podejście i po prostu ta świadomość jest najważniejsza, żeby zbudować sobie ją, nieważne w jakim miejscu się znajdujecie. Po prostu świadomość, widzowie. Świadomość pierdolona musi być zbudowana w głowie, że nie... Rozumiem, że ktoś może być dla was, nie wiem, światełkiem w tunelu i w jaki sposób będziecie brać jego słowa jako świętość i w ogóle, ale zawsze musicie znaleźć sobie ten space pomiędzy tym, czy tak naprawdę wam to odpowiada, czy po prostu jesteście papugami i będziecie robić wszystko, co on zrobi, bo macie w nim jakiś autorytet, / idola, / coś innego, wiesz o co chodzi? Po prostu musicie znaleźć te miejsce, znaleźć ten safe space, w którym po prostu mieć swoją świadomość i nie powtarzać wszystkiego, bo musicie mieć z tyłu głowy, że i minister, i ksiądz, i promotor, i jeszcze inny, kurwa, Marcin Dubiel, to po prostu jest... Człowiek taki jak i wy i on też się myli i nie wszystkie słowa, które on mówi muszą być po prostu poprawne i jakby wasza sympatia, czy miłość, czy zamiłowanie do tej osoby nie zawsze musi być po prostu takie samo jak jego, bo on też może pierdolić kurwa głupoty. Tak samo mówię o sobie, jeśli ktoś ma we mnie jakąś tam osobę, motywacja, coś powie fajnego, to wiecie, że nie wszystko co ja mówię też musi być prawdą, nie musicie się z tym zgadzać. Do czego piję? No żeby po prostu mieć zbudowaną własną opinię na temat jakichś rzeczy, nie być ziomkiem z klapkami na oczach i po prostu zawsze mieć swoją opinię i swoją wizję na jakieś rzeczy. To jest bardzo kurwa ważne, pamiętajcie o tym. Jakby always miejcie swoje zdanie, bo jak nie będziecie mieli swojego zdania w tym świecie, to kurwa zginiecie. Będziecie asertywni jak nic, ludzie będą was pierdolić w pracy, w szkole i w innych jeszcze kurwa, na innych gruntach, więc zawsze miejcie swoje zdanie, a nie że no masz rację i tak cały czas kurwa. You know what I'm saying? Like... Always, zawsze miejcie swoje zdanie, swoją opinię, nikt wam nic za to nigdy nie zrobi, chyba że w ekstremalnych sytuacjach i też wiadomość dla dziewczyn, też miejcie swoje zdanie, a nie bądźcie takie, o weź mnie tu, on powie, no idziemy tu, no ja idę, no kurwa kłócie, a powiedz coś głupiego, a ty, no masz rację, powiedz mu, zamknij pizdę, idioto, wiesz o co chodzi, jakby, bądźcie prawdziwi kurwa w tym jebanym świecie. Bądźcie kurwa prawdziwi, jakby stay real, skurwysyny, stay real. Pamiętajcie o tym, żeby być prawdziwym, kurwa. Ja taki jak wam się pokazuje na kamerce, jestem kurwa na co dzień. Jestem taki sam. Możecie spytać moich ziomali, kogokolwiek, jakby prawda zawsze się w tym świecie obroni, bądźcie kurwa sobą. Wyjebane, czy ktoś będzie wam pisał. Mi piszą codziennie, że wyglądam jak ćpun, zjeb, debil, kurwa, grubas i w ogóle. Ale mam to w chuju, no jakby jestem sobą, stajuję realnie w tym wszystkim i to jest właśnie kurwa piękno życia, żeby być kurwa sobą.
hipster. Na winie mi bajer, potem zapyta o blister. Nie wiem, pomyślę, zależy jaki mam w tym biznes. Dawaj w uliczkę, usłyszysz jak coś nie tak krzykniesz. To nie TikTok, mordko, uważaj na gwiazdy, na rodzinkę. Testy na substancje przed terapią. Realne, realne. I też odgradzajcie życie realne od internetu, nie? No, na saying. Tak krzykniesz, to nie TikTok, mordko, uważaj na gwiazdy, na rodzinkę. Testy na substancje, przed terapią walisz listrę. Ja przesadzam, że o mnie gada, tylko z bomby wali listwę. Miałem spaść z tronu, ale z bomby zszedłem szybciej. Miałem utonąć, w zalicie nie miałem komu. To fajne, on taki... You know, like up and down emotional type shit. Spaść z tronu, ale z bomby zszedłem szybciej. Miałem utonąć, w zalicie nie miałem komu. Miało pochłonąć mnie, ale wróciłem do pionu. Znowu nocka w studio, znów nie wróciłem do domu. To wykańcza mi głowę ciśnienie, żeby nie wtopić. Zawsze chodziło o więcej niż parę wiózów i złoty. Kiedyś się kurczę jechałem, to było z własnej głupoty. Z własnej inicjatywy chciałem udzielić pomocy. Ale powiecie w mieście tego. Ale ten ciekawy, jaki on ma w ogóle mindset, jeśli chodzi o takie sprawy, nie? Czy dalej jakby stara się komuś pomóc w jakiś sposób, czy dalej jest kimś takim, kto wierzy w dobro ludzkie, nie wiem, w karmę, w to, że to wraca, czy dalej jakby się poświęca, czy już totalnie wyzbył się to z głowy po tym, jak ile razy się przyjechał, nie? Dla mnie ciekawy wątek, tak szczerze, jak ludzie też sobie to kształtują, bo ja powiedzmy po 2, 3, 4, 5 razach, jak już pomagałem komuś, odbiłem od tego totalnie i po prostu tylko skupiałem się na sobie i żeby dać bliskim, kurwa, to co najlepiej mogę, nie? Z tej głupoty, z własnej inicjatywy chciałem udzielić pomocy. Ale powiecie w mieście tego nie ceni. Nie doceniają serca, kiedy chcesz się nim podzielić. Nie doceniam mocy, jaką dały mi numery. Nie wiesz jak się czułem, bo wiesz, że się chcesz zamienić. Jak dziecko, cieszę się jak idzie ziomalowi, chociaż ciężko okazać to mam problem. To prawda. No, czekaj, bo tu jest jeszcze. Jak dziecko, cieszę się jak idzie ziomalowi, chociaż ciężko okazać to mam problemy z ekspresją. No tak, tak, no w sensie, jeśli masz ziomala, jesteś z nim taki, kurwa, wiesz, może nie twardym gościem, bo przy ziomkach też się otwierasz i też masz gorsze chwile, ale po prostu ta przekazanie emocji na pewno będzie łatwiejsze, powiedzenie kocham cię z losowej dupeczki z Tindera, z którą spędziłeś noc, aniżeli swojemu ziomalowi. No na pewno łatwiej to przyjdzie z uwagi na to, jak mocna relacja was kurwa, wiesz o co chodzi, was łączy i w ogóle, co nie, jakby... Oba na przykład powiedzenie tacie czy mamie, że ich kochasz, wiem, że dla niektórych też może być wielkim problemem, a jakiejś losowej dupie, której lizali, dobra, nieważne. Po prostu przyjdzie im to wtedy wszystko łatwiej, ale drugi temat, drugi wątek, który tutaj poruszył generalnie o dumie, byciu szczęśliwym i ogólnie o takim szczęściu, takim szczerym szczęściu płynącym z tego, że ziomalowi czy komukolwiek ze twojego otoczenia po prostu kurwa wychodzi, nie? No to jest coś pięknego i dla mnie to też jest wielkie szczęście, jak widzę ziomali, którzy próbują coś robić, kminią coś dodatkowego, szukają kurwa, patrzą szerzej na wszystko. Zawsze się tym jarą, tak samo jak wy widzowie mi wysyłacie jakieś swoje pasje, zajawki i w ogóle to totalnie mnie to kurwa jara. Pamiętajcie, żeby w życiu robić coś ekstra, bo te robienie... ale ma kminę teraz. Bo robienie czegoś ekstra może zamienić się w coś ekstra na całe życie, no what I'm saying. Type shit, róbcie coś dodatkowego, wyróżniajcie się od reszty, nie bójcie się wyróżniać, nie bójcie się oceny. Róbcie wszystko ze swoją wizją i chuj kurwa w to, co ludzie pierdolą, po prostu just stick to yourself, bro, just... Rób swoje rzeczy i tyle. Dziecko, cieszę się jak idzie ziomalowi, chociaż ciężko okazać to mam problemy z ekspresją. Ciężko mi się skupić, no bo wszyscy wokół pędzą. Ale kumam jakość życia, trzeba dbać o jak najlepszą. To prawda. Bezpieczeństwo, uważam na kroki, nie mogę. Zatem bo taki wątek w kościele widzowie, powiem o tym generalnie, o tej gonitwie w życiu, że nie ma... Ja też o tym kminiem ostatnio, że był taki wątek, że rodzice nie mają czasu pogadać z dziećmi, a dzieci potrzebują tej miłości rodzicielskiej i w ogóle było coś takiego. Ja to generalnie trochę sobie przekonwertowałem na życie, że ogólnie że nie masz czasu dla wszystkich, bo po prostu skupiasz się na jakości swojego życia. No i teraz pytanie właśnie, czy to jest poprawne, czy nie, no bo to jest tak naprawdę ten motyw grindu, robisz jakieś swoje rzeczy, zarabiasz pieniądze i podnosisz tym samym jakość swojego życia, ale z drugiej strony, czy nie masz już tak dużo, że mógłbyś po prostu poświęcić czas swoim bliskim, pogadać z nimi, wyjść z nimi. No dla mnie trudna zagwozdka, tak szczerze i ciężko mi to w jakiś sposób inaczej interpretować, ale uważam, że póki jeszcze nie masz takiej pewnej sytuacji, to dalej trzeba napierdalać, albo póki jesteś na fali, bo nigdy nie wiadomo jak będzie za 2, 3, 4, 5 miesięcy i po prostu potrafić pogodzić te dwie światy, żeby nie olać ani jednej, ani drugiej sprawy, tylko postarać się to jakoś wyśrodkować, co nie? Żeby nie być maniakalnym w jedną czy drugą stronę, no według mnie to ważne, takie wyważenie, kurwa, równoważnik.pl, nie? Trzeba dbać o jak najlepszą. Bezpieczeństwo, uważam na kroki, nie mogę pozwolić znowu na błędy. Kodeks bili do głowy, od dziecka jestem mu wierny. A ofermy spadły, licząc, że ja będę następny, to się nie stanie. Byłem na... Trzymam za słowo, skurwielu, nie?
jestem mu wierny, a ofer mi spadły, liczą, że ja będę następny, to się nie stanie. Byłem na sygnale, ze śmiercią chciała iść w taniec. Byłem na sygnale, ze sługą, co ma mnie w planie. Zwiedziłem meliny, lokale i apartament. Zwodziłem kurwiny, szarpałem ich zaufanie. Niedoczekanie, jak liczysz, że zawsze... Kurwiny w ogóle, nie wiem. To chyba tam się u niego na Łaziskach mówi, bo tutaj na Śląsku, znaczy na Śląsku, to też jest Śląsk. Ale u mnie w ludzie śląskiej, bro, like I never kurwa held a world kurwiny, you know? I apartament, zwodziłem kurwiny, szarpałem ich zaufanie. Niedoczekanie, jak liczysz, że zawsze paszę. Rzuca śmieszne kwoty, to nawet nie kiwnę palcem. Wtedy nie był... Czekaj. Czekanie, jak liczysz, że zawsze paszę. Rzuca śmieszne kwoty, kurwiny, szarpałem ich zaufanie. Niedoczekanie, jak liczysz, że zawsze paszę. Niedoczekanie, jeśli liczysz, że zawsze paszę? Dla mnie to jest w ogóle pojebane, że są ludzie, którzy liczą na czyjś upadek. Cringe, jak skurwysyn, tak szczerze. Jeśli robisz tak, bo wiem, że ktoś to może oglądać, to jest taki, że jeśli czekasz tylko i liczysz, aż komuś się powinie noga, czy w jakiś sposób nie będzie już tak bardzo relevant, jak był wcześniej, nie będzie już pulował takich samych viewsów, slash, nie będzie miał tyle pieniędzy, nie będzie już tak popularny, to jesteś po prostu kurwą jebaną, nieżyczliwą już matą i życzę ci jak najgorzej, bo wiem, że takie osoby się znajdują w opinii, znaczy nie w opinii, po prostu w środowisku. Jeśli po prostu jesteś taką osobą, która tylko czeka, aż komuś się powinie noga i po prostu źle komuś życzysz, bo to wszystko tylko i wyłącznie wynika z zazdrości i z tego, że jesteś po prostu jebaną niedojedną życiową, że nie potrafisz zrobić nic swojego i tylko czekasz na czyjś błąd, to po prostu jesteś kurwą jebaną i chciałbym, żebyś, jeśli tak robisz oczywiście, drogi słuchaczu, chciałbym, żebyś to po prostu wiedział, że jesteś po prostu szmatą jebaną i... tyle. Rzuca śmieszne kwoty, to nawet nie kiwnę palcem. Wtedy nie byłem pewien tego, że zatrzęsę państwo. Teraz czujesz, jak to trzęsie, pora traktować poważnie mnie. To wykańcza mi głowę ciśnienie, żeby nie wtopić zawsze. Fajne, w sensie w kurwę liryki jest w tym kawałku. Nie wiem, czy ja po prostu mam dzisiaj dzień liryczny na gminienie, żebym kurwa encyklopedię przeczytał najchętniej. Czy po prostu jest tutaj dużo po prostu takich tematów pochodnych w jakiś sposób z moim życiem, które się nakładają? Wydaje mi się, że jedno i drugie trochę. Chodziło o więcej niż parę wiózów i złoty. Kiedyś się w chuj przejechałem, to było z własnej głupoty. Z własnej inicjatywy chciałem udzielić pomocy. Ale powiedz się w mieście tego... Ale przejazd na swojej głupocie też jest ci potrzebny, bo jak przejedziecie się na tylu błędach, to po prostu jak już nie wejdziecie już do drugiej rzeki, jeśli prawie się utopiliście w tej pierwszej, wiesz co chodzi? Więc jakby nauka na błędach i wyciąganie z tego wniosków też jest w życiu bardzo ważne, bo po prostu będziecie nie do rozjebania w momencie, gdy już po prostu poznacie wszystkie te rzeczy i nie będziecie popełniać tych samych błędów, dojdziecie do etapu, że tych błędów już nie będzie, które możecie popełnić, bo już wszystkie przeżyliście. Oczywiście jest to ryzykowne w jakiś sposób i może coś wam się stać przy okazji tego, ale nauka i lekcja, którą wyciągniecie z tego, jest po prostu warta więcej niż wszystkie pieniądze na świecie, więc wyciągajcie wnioski ze swoich błędów, wyciągajcie wnioski ze swoich sytuacji, po prostu kipujcie to realnie. Nie ceni, tak, nie doceniają serca, kiedy chcesz się nim podzielić. Nie doceniam mocy, jaką dały mi numery. Nie wiesz, jak się czułem, bo wiesz, że się chcesz zamienić. I trochę mi wyjaśnił ten tytuł w perspektywie do kawałka, bo nie pomyślałem generalnie o wnętrzu człowieka, tylko pomyślałem o rzeczach, które są w jakiś sposób wyeksponowane na pierwszym planie. Oczywiście te intro to było troszkę satyra i ostatnio zauważyłem, że ja trochę żartów rzucam, nie każdy je łapie, więc troszkę je będę wyjaśniał, że chodzi o to, o, ale ma pieniądze, kobiety, ale wydaje mi się, że dużo osób skumało, że to raczej było powiedziane żartobliwie, w jakiś sposób satyrycznie. Fajny kawałek, w sensie totalnie kurwa się nie skupiłem na brzmieniu, ale refren bujał z tego co wiem, fajny jazzowy bicik kurwa wprowadza w jakiś tam klimacik. Jednakże no tutaj warstwa liryczna dla mnie i słowa, które zostały tutaj przedstawione, przekazane, były bardzo trafne, jeśli chodzi o moje życie, moje przygody i generalnie to, jakim się stałem na przestrzeni ostatnich lat. I tyle, dajcie znać co wy myślicie o kawałku, dajcie znać co myślicie o reakcji, o moim pierdoleniu, czy zgadzacie się z czymś bardziej, z czymś mniej, czy reluję, jestem Sigma TV, wiesz co? I tyle, dajcie znać co myślicie. Wielkie pozdro i miłego wieczorku życzę, widzowie. Buziaczki, kipujcie to realnie, tylko praca, tylko praca, tylko praca.